witam. Dzisiaj nie niedziela, więc jak mówi klasyk, co się odpierdziela. Ale oglądałem film Tommy Lee dzisiaj rano. Mówi, że cały weekend ma być zima, więc mówię, dzisiaj jest słońce. W pracy nie byłem, bo niestety połamał mnie coś kręgosłup. Nie mogę się schylać, mam problemy z założeniem skarpetek, ledwo chodzę. Mówię, nagramy coś dzisiaj. I tutaj przyniosłem masłową bociankę do siwego bociana. Sparzyły się od brata, ale przyniosłem też od kolegi Grzegorza z Pustelnika, kazał powiedzieć, kończate czerwone wyszwance, parę parzystą. Też oczywiście wczoraj puściłem, jeden dzień trzymałem tylko przez noc. Nie trzymam długo. Nawet tutaj wyszwanczka nawet nie brzydka. Podobają mi się, także kolorku trochę przybyło. Ale myślę, że jak na... O, nawet ładna, równa. Czarne tam się sparzyły. Te, co na bazarku kupiłem, oczywiście puszczone, te są, tak jak wcześniej mówiłem. O, główkami do siebie się witają. Głębika nie mogę posprzątać, no bo wiadomo, się źle czuję. Ledwo co chodzę. Ale mówię, nagram dzisiaj coś, bo mam chwilę czasu. Wiatr wieje straszny, ale mówię, słońce przynajmniej świeci. To oczywiście masłowe kolejne jajka zepsuły. No schodzą tak jakby ze dwa dni za wcześnie. Ja podłożyłem te jajka pod, ale pewnie się nic nie wykluje. Chociaż o, podłożyłem pod tą bociankę, coś się wykluło, tylko nie wiem, czy to masłowy, czy to siwy. Podłożyłem na 4 sztuki te jajka, bo masłowe by się pierwsze miały kluć. Coś się wykluło, no. Może to będzie masłowe, mam nadzieję, bo lubię masłowe bociany, ale niestety... A tu jest bocian na czerwono oznaczony, ten co grucha. Co on tutaj lata, to on będzie do wydania w konkursie, ale muszę pośledzić, z którą samicą on chodzi. Chyba z tą kosmatą chodzi. Nie z tą. Muszę po prostu pośledzić, znaleźć, z którą on samicą w parze jest. Wiem, że na pewno jest dobrze kosmata. To on będzie w konkursie do wygrania. Może za tydzień ten konkurs ogłoszę. Tylko muszę pośledzić, no właśnie, zgadnąć, z którą bocianką jest. Wczoraj przyleciały 3 sztuki też. O, tam widać w oddali koczka. Był Budapesztka, był Czepel. Wszystkie chodziły, mogłem złapać, ale nie złapałem. Myślałem, że wejdą na noc, ale z tej trójki wszedł tylko oczywiście ten kok. Kok oczywiście samczyk też jest. No i co tam, młodzież się chowa w zdrowiu. Tak, zdrowy jesteś? Dziobiesz, to chyba zdrowy jesteś, najedzony. No i to tak, tutaj są następne doznaczenia. No, przydałoby się posprzątać, ale kurczę, no tak mnie bolą plecy, że będą musiały przeżyć bez tego, bez sprzątania. Tak szczerze mówiąc, to ten czarny bocian jeszcze na dworzu nie był. I też on ma różowy dziób, tamta ma czarny. Nie wiem, jakie powinny mieć te dzioby czarne bociany w końcu, czy czarne, czy różowe. Szczerze, nie znam się. Muszę poczytać. No i to właśnie tak. A, no i zrobiłem tutaj wczoraj, no fakt, że byle jak. Fakt, że byle jak trochę zrobiłem, bo się źle czułem. Ogrodzenie trochę dla kur, żeby kotom nie wyjadały i żeby mi się tutaj przy głębniku nie kręciły. I to właśnie tak, nie mam sucharka na dzisiaj przygotowanego. A, jeszcze są te ogonki małe. Zaraz pokażę je. O, a ten siwy to był taki zdechlak. Mówię, a tylko się zaparzył od razu, jaki samczyk się zrobił. Postawy zyskał.
od razu inaczej wygląda. Ona też jest masłowa, grochowa, on jest grochowy. To taka para może być. Patrzą się w górę czy nie. Idę, zobaczymy te ogonki małe. Postaram się przychylić. Jesteście? O, coś tam widać. Ale w pończochach, nie lubię takich w pończochach. Tych jeden jest bez, ale jeden jest w tych pończoszkach. Ble. Mam nadzieję, że to masłowy się wypluł. Mówię, one jajka były zalężone już prawie, a one dzień wcześniej zeszły. Dobra, wychodzę, niech tam matka przyjdzie na te jajka. Wesoły samczyk ten czarny jest. A zobaczymy, czy koroniaty coś zniosły. Nie, u koroniatych pusto. Jak widać, młode raz, o tego muszę zaznaczyć, ale nie mogę się schylać, żeby go złapać. Także mam nadzieję, że mi ten ból przejdzie. Za parę dni to w następnym tygodniu posprzątam i poznaczę te małe. Tam jest jakiś taki dziwny, jak nie biały. Nie no, biały chyba, ale jakiś taki dziwny jest. A, słabe to. Tutaj śpią. Śpią dwa. A tutaj jajka tak znoszą na jajka. Tu są kolejne dwa. Tu są dwa. No jest trochę tego. Niech się lęgą. Typlerek żyje. Coś mu na głowie urosło, ale siwy żyje. A tutaj ma już ta, bo on, ten siwy bocian chodzi z dwoma samicami, z siwą i z białą. W jednym duku niesie siwa jajka, a w drugiej niesie biała jajka. O, dzieci pod nogą. O, wychodź. No ten jest ładny, szczupły, na wysokich nogach, ładnie kosmaty. O, niebo mi wyleci. Idź do budki. O, ładny bocianek. Aż nawet nie wiem, po czym to taki ładny wyszedł. Ja nie mam aż takich ładnych. Dobra, wychodzę, nie płoszę. O, tak jak widać, ten czerwony bocian tutaj za typlerem, to on będzie w konkursie, ale muszę samicę do niego znaleźć. Leciutkie do lotu, mówię, no mają energię, ale nie ganiam, bo czarna się unosiła. Wyszwanc, siadaj. To, co to dopiero dzisiaj, te wyszwance drugi dzień wypuszczone. Ta jarząbata też wczoraj, a jest i drugi wyszwanc. Niech siadają. Siadają, leciutko będziemy ich płoszyć. O, młody siwy bocian się zerwał. O, usiadł tutaj. A nie, to ten. No to właśnie jest. O, to jest właśnie tak, jak się przyniesie gołębia nieganianego. Nie wie. O, leci. Trafisz, kurwa, do domu. I to jest właśnie gołąb, jak się przyniesie nieganiane. To są właśnie uroki przyniesienia gołębia nieganianego. A w ogóle każdy dom, byle gdzie, aby 50 metrów, ale to nic. Jak się nie rozgania, to się ty chociaż z młodych wychowa, a jego się wywiezie w cholerę. Dobra, idę im posypię jedzenia. O, i koczek jest, obstawi się koczek, no tak. Ale gdyby to było coś fajnego, to na pewno by się nie obstawiło.
Także dzisiaj gdzieś tego koloru, jak już mówiłem, już wystarczy. Przydałoby się coś żółtego jeszcze przynieść, ale zobaczymy. Jeśli coś fajnego trafi przypadkiem, to kurczę, wieje wiatr, zimno, aż czapkę dzisiaj założyłem, niby jest termometr w samochodzie pokazuje 16 stopni, a zimno. Mówię, no jest, o, siwe się gania, ale to właśnie tak jak mówiłem, to się gołębie nietrzymane w zamknięciu, to one się na nic nie nadają. Ten z bazarku, co kupiłem, to widać, że chyba był przynajmniej wypuszczany, bo od razu ma inne pióra. Czasu dać lepszego jedzenia, może trochę go powoli próbować ruszać, bo jeszcze im to kilka dni dam spokoju, żeby i te wyszwance, i te wszystkie bociany się oblatały lepiej i zacznę ich ruszać, bo jest teraz koło 20 tych bocianków młodych na dachu, też ich nie można za długo trzymać bez ganiania. Chociaż żeby kółeczko dwa robiły, to już będą wiedziały, o co chodzi. Dobra, na razie skończę, może za jakiś czas znowu coś dogram, może się coś pojawi. Dobrze, że nagrałem jednak wcześniej coś, jak było słoneczko, bo teraz się pogoda schrzaniła. Wiatr silny, deszcz zaczął padać. Także standardowo, jak na koniec, chciałem podziękować wszystkim za oglądanie, komentarze, subskrypcje. No i to tak, dziękuję za oglądanie. Do następnego razu.